Zaprośmy do narożnika niebieskiego 38-letniego reprezentanta klubu Spartans Promotion, mierzący 172 cm wzrostu, ważący 80,5 kg, z rekordem amatorskim 6 zwycięstw i 5 porażek. Zapraszam do klatki ringu Sebastian Sopel Sobala! A do narożnika czerwonego zapraszam 27-letniego reprezentanta Fight Fabric Challenge, mierzący 183 cm wzrostu, ważący 81,5 kg, pięciokrotny mistrz świata Unified World Championship, wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Bartek Wydra! Potężna seria low kicków zakończyła ten pojedynek. Panie i panowie, przez TKO w pierwszej rundzie pojedynek wygrywa Bartek Wydra! Wykonaliśmy plan, który zobraliśmy z trenerem, plan wyszedł i no, skutek wyszedł w ringu, przeciwnik nie może chodzić. Ciężki trening, ciężkie treningi, dużo potu, ale w samej walce już zadecydowały te elementy, dokładność, trafienie i siła chyba, co? Znaczy bardzo dużo skoncentrowany byłem na tej walce, koncentrowałem się, przygotowywałem się z najlepszymi, więc z tego są te wyniki. Gdzie trenowałeś? Trenowałem w Unice, przygotowywałem się w Unice Warszawy u Radka Paczulskiego i trenowałem tak samo u siebie w klubie Fight Fabric Challenge. Przez Krzyszkę. Moim jest Trzymek Krzyszka. A dzisiaj w którym momencie czułeś, że prowadzisz tą walkę, że już jest twoja i że praktycznie to się za chwilę skończy? Bo już po trafieniu, czy jeszcze wcześniej gdzieś? Znaczy od samego początku wszedłem pewny do walki, liczyłem na to i byłem pewny tego, że wygram i wygrałem. I co dalej teraz? Czekam na następne propozycje. Będą? Liczę na to, że na pewno. Gratuluję. Chcesz komuś jeszcze może podziękować? Znaczy ogólnie podziękuję całej mojej rodzinie, moim przyjaciołom, mojemu trenerowi, moim wszystkim sparring partnerom, Radkowi Paczulskiemu, Kamilowi za wszystkie przygotowania, no i wszystkim, którzy mnie wspierają. Dziękuję.